Dobra, ponoć jestem miałem robić filmy z Warframe'a, proszę bardzo, to macie film z Warframe'a, w końcu Warframe Hellrom Collections Available Now, bo był dzisiaj, znaczy się wczoraj, Tanocon. I kurwa, no po prostu kurwa, no nie. O co chodzi z tym? Zaraz zobaczycie. Które brudzi dzisiaj dla Warframe'a. Oczywiście dostaliście bardzo ładne skórki. Fajne hellrumowe skórki. No, bardzo ładne, no. Bardzo ładne. Bardzo piękne. Bardzo ładne. A jaka ładna animacja, jaki fajny znaczek. I teraz patrzcie, o co chodzi? Dostajecie dwie waluty, które można kupić tylko za pieniądze. Platynę i królewską Aję. O mój Boże Nazaryjski, ja muszę chyba zrobić film, albo nawet to będzie cały taki film, będzie fuj długi, gdzie będziemy sobie jeszcze słuchać narzekania dwóch innych graczy, z dwóch innych gier oczywiście, z community growego. Nexus i Marveka, więc no. Ale wracając, najpierw się zajmiemy framugowymi rzeczami, a później się zajmiemy WoWem i ligą. Wchodzimy sobie na Steama. Mamy tu kup Warframe Celestial Heirloom Collection. 169 zł. Co mamy? Odznakę dziesięciolecia, skórka dla Frosta, pamiątkowy Frost, skórka dla Maga, pamiątkowa Mag, królewskiej AI6. Okej, okay, fajnie, zajebiście, ale... Teraz może być znowu Warframe'a. Wejdźmy w tą lepszą kolekcję. Czyli pamiątkowy Zenit. 218 euro. No full złoty. Odznaka, skórka, pamiątka, królewska Aja, znak deka pamiątkowa, glif deka pamiątkowa, gest deka pamiątkowa, pakiet kolorów deka pamiątkowa i 600 platyny. Nie jest to trochę takie wydymanie graczy, już jest mieszane 14, oczywiście. O, $100 za to, not cool D. I hate that this price on FMO looking even appears items behind the payment lockout points. I never a good idea. Just piss at people off instead. Tu jakiś Azjata się już podnieca, kolejny Azjata też się podnieca, bo to wiecie, bo dla nich to jest fajne, zajebiste, bo ich na to kurwa stać niby. Only I got because it costed me. Third world country piercing, but that was big and sad. I do not recommend anyone to buy this. That was the worst premium bundle the E have ever released. Even sad to see Warframe file into predatory monetization and Antalyzic FMO to sell fucking skins. Not cool stuff, but not worth it at all. Beacon Coop top cheer. I hate myself. But pays for what you get. The skills look sick though. No to po chuj dałeś na polecaną. Good. Really expensive, but you get a profile badge. Baggage. No dobra, no. I tylko to? The Frostkin. Nie to żeby coś, ale D czasami przegina pałę, bo to możemy na przykład to macie Wisp. Pakiet Wisp. 339 zł. Wisp Prime Access. 121 zł. Kup Warframe Pan Wisp. Will of Wisp zestaw cały. I co?
194 zł, ale tutaj macie Solgate, że za 339 zł. Kurwa, ludzie. Bierzcie i dzielcie się. Co oczywiście platyna, Fulmin, Guzen i te sprawy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten okon jedyny to jest najważniejsza rzecz, jaką możecie sobie kupić, bo zostaniecie takie gówno. Ale możecie wejść na specjalny przekaźnik, sobie kupić stare rzeczy. No dobra. Fajnie, co nie powiem, narzekać się na Warframe'a. D takie rzeczy uwielbia. Pamiętajcie, D potężne. Weźmy sobie teraz, kurwa, o, porównajmy sobie ceny. Na dolar, rzeczywiście, to już opisana. Już są, kurwa, koczkodane, które kupują tego skina. Ja też bym kupił, ale gdyby byłby kurwa, tani. Jedziemy na... do mojego wiadomości. The Federal of God, why are you starting to do the what Blizzard is doing with World of Warcraft and Riot Games with League of Legends? Czyli o co chodzi z World of Warcraftem? Trading posty i tradingowe gówna. Co robi Riot? No kurwa, testowego skina, kurwa, za 22 500 Riot Pointsów dla skina Gina. Oczywiście napisałem porównania cen. Omega, do the chat. Bro, this is a general chat. LMAO cope. Sir, this is a McDonald's. Sir, this is a warframe. You are a demigod or play Revenant. Ach, yes. Community Warframe jest naprawdę tępe umysłowo. Niestety. Bardziej wolę spermić do tego, co D dodaje, oczywiście. Inne gówna. No przecież. Skórki. Skóreczki. Pieniążki. Nie to, żeby coś. Dzień dobry, moi drodzy. Ostatnio, moi drodzy, skończył się abonament do World of Warcraft i postanowiłem go nie przedłużać. I teraz, oho, Nexus znowu zaczyna swoje fanaberie. Aczkolwiek, tak, żeby wam tutaj wszystko udowodnić, to wam po prostu nawet pokazuję. Jakiś czas temu, wiecie, gdzieś tam miałem jakieś swoje takie protesty, mówiłem, o dobra, okej, okay, tutaj nie gram w retaila, bo retail jebać i tak dalej. Tak, jeba się retaila. No, ale dalej miałem ten abonament, ludzie mi gdzieś tam to wytykali. Natomiast ja już nie powinienem mieć abonamentu, no chyba, że mi się, kurde, ale nie, no na pewno, dobra. Active game time is required in order to play World of Warcraft. Więc, moi drodzy, zrezygnowałem z grania całkowicie w World of Warcraft, przynajmniej na jakiś czas, dlatego, że się mega wkurzyłem, nie odczuwam już chęci grania. A dlaczego tak jest, to już wam teraz... Bo jesteśmy jebani na kasę. To już jakby... To już przekracza jakieś tam, kurde, moim zdaniem granice i nie chcę tego wspierać. Zobaczymy, jak to będzie. Jest wiele innych fajnych gier, które no. Warto tutaj sobie ogrywać. Ale przejdźmy do tematu. Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest, moi drodzy, nowy transmog, który został dodany do sklepiku oczywiście. Czyli mamy, moi drodzy, postępującą transmogizację. Możecie kupić sobie Solemn Watchman garb, który kosztuje $15 i set wygląda jak gówno. To jest set, który wygląda to po prostu jakbyście Battle for Azeroth, dosłownie. To jest jak wygląda jak leveling gear z Battle for Azeroth. Dosłownie, to jest dosłownie set, który dodali do sklepu. I teraz, jaki jest sens wstawiania tego do sklepu, nie wiem. To powinno być w ramach twojej gry. Raz jeszcze powtarzam, zapłaciłeś za tą grę pełną cenę za dodatek. Pełną cenę, ponad 300 zł. I na dodatek płacisz miesięczny abonament. Te transmogi powinny być dostępne dla ciebie w ramach gry, w ramach jakiegoś questa, w ramach jakiejś aktywności, reputacji, cokolwiek. A tutaj masz, kurde, gear NPC-ów z Battle for Azeroth, które wciskają tobie, kurwa, za $15. Konsensus ludzi jest tutaj taki, że to wygląda po prostu jak... Oczywiście, bo przecież, kurwa, lepiej dać, kurwa, tego samego, taką samą rzecz, kurwa, do sklepu i jeszcze zerżnąć $15. Jak gówno po prostu i takie rzeczy. Natomiast ja mam trochę swoją teorię spiskową, więc załóżcie, moi drodzy, foliowe czapki na łeb, bo w tym momencie zobaczmy sobie kolejną rzecz, która mnie tutaj jakby... Układajmy sobie tutaj takie puzelki. Moi drodzy, mamy tutaj teraz w tym miesiącu, moi drodzy, tak? Sierpniowy Trading Post item. Trading Post, bardzo ciekawa, fajna idea, która, jakby wiecie, początkowo było fajnie, no bo, wiesz, masz jakieś aktywności w grze, dostajesz tam te pieniążki, co miesiąc sobie tam
możesz zdobywać jakieś różnego rodzaju ładne przedmioty i oczywiście jakby ja już wcześniej podejrzewałem, że w zasadzie ten system jest spoko, ale myślę, że to będzie coś, co Blizzard będzie chciał, moi drodzy, monetyzować. Ale w jaki sposób oni chcą to monetyzować? To za chwilę. Układajmy tą układankę najpierw. Zobaczmy, moi drodzy, jak wiele przedmiotów zostało teraz dodanych do tego zestawienia. Moi drodzy, zostały dodane 3 mounty. Mamy po 650, więc jakby po 650... Z czego te 2 skiny? Są 3 mounty. Z czego jeden jest recolorem. A dwa są tak naprawdę jebanymi skinami na podstawowe monty latające. Bo przecież te albasterowe, kurwa, nie mają nic nowego, tylko po prostu jest skórka nałożona na model. 50 tych coinów. Normalnie dostaje się chyba tam z 1200, więc jest naprawdę całkiem sporo tutaj takich rzeczy, które można zdobyć. Dostajecie te jakieś tam z Olimpii... Zaczęli tu wrzucać w ogóle unikalne przedmioty, jak Spirit of Competition, to jest taki smoczek, który można było podczas olimpiady w 2008 roku tam zdobyć, czy coś takiego. To jest coś takiego. Ale coś, co mnie zdenerwowało bardzo mocno, moi drodzy, dodali alabastrowe mounty, które, moi drodzy, alabastrowe mounty to są te takie kamienne tutaj mounciki, wiwerna oraz gryf. I one były, moi drodzy, dostępne płatnie w ramach kolekcjonerskiej edycji, limitowanej kolekcjonerskiej edycji na chyba 20-lecie World of Warcraft, czy coś takiego, czy tam 15, czy 25-lecie, przepraszam. Do tego była dokładana figurka, ja tą figurkę gdzieś tutaj mam, gdzieś tam chyba wpieprzyłem tego, nie pamiętam, gdzie ja mam. Ona gdzieś jest, ta figurka, tylko nie wiem, gdzie ją postawiłem, w dupie z tym. I to były takie mounty, wiecie, że kupujesz taką unikalną paczkę na 25-lecie i tak dalej. No i później się okazało, że w zasadzie te mounty również były w sklepie do kupienia, jako taka limitowana edycja, a teraz, moi drodzy, można je dostać właśnie w ramach, że tak to powiem, kupienia tego za te punkciki tutaj, nie? Więc jest to trochę, moim zdaniem, takie, robisz limitowaną edycję, żeby zachęcić ludzi do kupienia tego, bo jest to jakaś limitowana edycja, a później w zasadzie rozdajesz to za frajer. No to kurwa, no ja się czuję w zasadzie, jakbym został wydymany, nie? Bo mogłem, kurwa, tego nie kupować, dosłownie. Więc jakby strasznie głupie. Nexus, jesteś wyruchany jak gracz Overwatcha, to że wybulili 2 razy za PvE. Tak to się do ciebie tyczy, Ueza. Można je było normalnie w item shopie kupić, pierdolisz? Tak, i one były normalnie dostępne w item shopie, więc jakby to jest to. Już nie są dostępne. Całe modele i się nie sprzedawały. W każdym razie, jakby... To nie jest tutaj point. Tutaj macie jeszcze jakieś mounty, jest naprawdę bardzo dużo tych takich jakichś różnego rodzaju przedmiotów. I teraz, żeby to jeszcze poskłady, bo tu macie jakieś peta i tak dalej, tu macie jakieś takie gdzieś tutaj wyglądy. I na dodatek jeszcze, kurde, zobaczmy tutaj kolejną rzecz, bo tu mam gdzieś wypunktowane. I teraz jeszcze na dodatek Blizzard tutaj zaczął... będzie chciał dodać jakieś takie rzeczy, które są związane. Chciałbym tu wyfiltrować, żeby mi, kurde, Diablo nie pokazywało. Oni będą chcieli jakieś klasety tutaj też jeszcze dodawać jakoś niedługo. To będą wyglądy, które są dosłownie dla twojej klasy. Tam będą jakieś shoulderki, hełm i coś tam jeszcze. Zaraz zobaczymy, gdzie to konkretnie będzie, tylko tutaj zaraz zobaczę. To ma być jakieś takie konkretne klasety, które będą się pojawiać. Okej. Na przestrzeni miesięcy, proszę bardzo, to jest dokładnie to. I to są fajnie wyglądające sety, które są tutaj dostępne. One będą całkiem sporo kosztować, bo armor set will be available to purchase za 450 trader tender, za każdy. I weapon sety będą za 500 trader tenderów, nie? Więc tutaj macie wyglądy, jakie będą oferowane. Ten wygląda jakiś szkarłatny krucjata, taki szczerze. Priest wygląda jak z Battle for Azeroth. Rogue to w zasadzie nie wiem, co to wygląda. Tu macie jeszcze dodatkowo bronię dla paladyna. Bronie dla Priesta. Fajnie to wygląda, to jest całkiem spoko. Więc zobaczcie, jakie oni zajebiste wyglądy dokładają, moi drodzy, do tego Trader Shopa. Ten Trader Tender, nie? Czyli ten rzekomo darmowa rzecz. Dodałem tu fajne rzeczy, a do sklepu dodałem, kurwa, takie gówno, nie? Więc jakby bardziej atrakcyjne jest... A, dobra, to tam nie sklepik, tylko tutaj dajemy to. I co się, moi drodzy, teraz okazuje? Że są te fajne sety. Teraz, moi drodzy, mamy do kupienia dosłownie 3 mounty do kupienia są. Wiecie, wrócimy sobie tutaj, hopcia. Są do kupienia teraz, moi drodzy, 3 mounty i sporo jakichś fajnych, ładnych wyglądów, a szykuje się jeszcze więcej, więc jakby ludzie bardzo mocno wydają te swoje punkty.
I już pojawiają się, moi drodzy, komentarze. Już pojawiają się, moi drodzy, komentarze od ludzi. O nie, co ja zrobię z moimi cenami? Ojeju, ale dużo fajnych przedmiotów jest w tym trybie. Jak ja sobie pozwolę, żeby je wszystkie kupić? O nie, bo ja tutaj nie starczy mi, żeby kupić wszystko, co mi się podoba. Ojeju, jeju, jest 1400 tenderów do zdobycia, tak? Jest 1400 tenderów do zdobycia. Tak, i już ludzie mają takie, ja mam sobie na to wszystko pozwolić. To są dosłowne staty, które możecie tutaj gdzieś tutaj znaleźć sobie. Tu macie jeszcze te hełmy w ogóle do kupienia ze sklepiku wcześniej, które były, więc takie tej rzeczy. Więc oni tutaj rozbudowują to coraz mocniej. I am never going to financially recover from this, nie? Rip my trader's tender currency, czyli rip moje ten. Weź, kurwa. So much for saving up for class mobs weapons in this month, and almost if they are oversaturating it for a reason. Maybe for us to buy the tendies. I to jest komentarz, to jest czwarty komentarz. Tyle rzeczy, na które trzeba oszczędzać, żeby kupić sobie klasety i jeszcze dodatkowo wygląda to, jakby oni specjalnie dopakowywali te rzeczy. Może... żeby będą chcieli sprzedawać nam Trader Tender. No i Blizzard nie byłby sobą, gdyby już nie kładł, moi drodzy, podwalin pod to, aby sprzedawać wam Trader Tender. Moi drodzy, mamy możliwość kupienia sobie za $5 takich pięknych bracerów. To byś, kogo obchodzą jakieś durne kwiaty na jakie bracery litości. Ale dodatkowo... dostajecie również 200 tenderów. No, po prostu tak perfidnego podejścia jeszcze nie widziałem. Nie dość, że oni już zaczęli sprzedawać, oni zaczęli eksperymentować i badać to, że to pierwszy krok, jaki pojawił się, to jest włożenie tego sklepu na czysto. Zarabiasz Trader Tender z aktywności, dostajesz z abonamentu, spoko. Następny krok badania tego, co można z tym zrobić, było, moi drodzy, wstawienie do sklepu preordera na set Mediva, czyli hełm, pelerynkę i takiego staffa Mediva. Można było chyba tam za $7 czy tam $5 kupić sobie coś, co dopiero teraz będzie gdzieś tutaj dostępne za Trader Tendery. I wiecie, co ludzie mówili? Ale super! Mogę sobie to kupić za prawdziwe pieniądze? I zaoszczędzę sobie Trader Tendery, które bym wydał na te przedmioty, na inne przedmioty. Będę miał na inne przedmioty, to ja sobie wydam tu pieniądze. I Blizzard ma takie, oho, kurwa frajerzy. Mamy to. Dobra, zobaczmy, co możemy zrobić dalej. Kolejny krok, moi drodzy, jest teraz. Blizzard szykuje podwaliny po to, żeby zrobić z tego dosłownie pełnoprawny sklepik. Ja już o tym to wam pokazywałem, bo oni dorzucili, moi drodzy, do sklepu, żeby nie było, już wam teraz pokazuję, bo już to komentowałem raz. Oni dorzucili, moi drodzy, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, dodali asety do sklepu, które wyglądają mniej więcej w ten sposób, nawet jak se powiększy. Tak to wyglądało, moi drodzy. To jest to, co dodali jakiś, nie wiem, miesiąc temu? Kiedy oni to dodali? Miesiąc temu, 15 czerwca. No to dłużej niż miesiąc temu. 15 czerwca komentowałem to. I tutaj możecie zobaczyć, że do sklepu dodali teksturki tych oto coinów, które jakby świadczyły o tym, że najprawdopodobniej w sklepie, bo to jest tekstura zatytułowana do sklepu per se, będą chcieli sprzedawać, i to jest nic innego jak mobilkowe currency, dokładnie to, co Flaming mówi. Oh my god! I to jest, wiecie, to nawet wygląda jak takie currency, wiecie, takie ustawiające się kubki, spadające i w ogóle, jeszcze na dodatek powinno być best value, najlepszy value, minus 40% off, kurde, jakieś takie rzeczy, to a może logujesz na... I teraz... No bo że się logujesz na Warframe'a, na WoW'a, odpala cię sklepik na start i masz 2 dni, żeby kupić, masz przecenę na wszystkie Trader Pointy o 50, o 25, o 75 i 90 kurwa procent. Tak jak w Warframe'ie z Platinum. Teraz, moi drodzy, to jest krok po kroczku, to jest gotowanie kurwa żaby. To jest coś, co dzieje się przez lata właśnie ze sklepem w World of Warcraft. Że dodawany jest jeden mauncik, później transmoczek, później coś tam. I frajerzy, którzy to akceptują, sprawiają, że to się będzie rozrastać. I teraz, moi drodzy, dla niepoznaki, dodawany jest, sprzedawany jest takie gówno. Za $5, dwa bracery, jakieś takie gówno. Ale głównym celem jest to, żeby tutaj po prostu coś było. Ale żeby sprzedać wam 200 Trader Tender. Zobaczcie, jak wiele fajnych rzeczy jest tam do kupienia. Ojej, ale macie, kurde, ograniczoną...
pulę przedmiotów, która jest w rotacji i może nie wiemy, kiedy ona wróci. Ojej, jest... Dobra, sorry. Zaraz takie... yes. Do it. Buy. Buy this stuff. I know you want it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Come on. Buy it. Buy. Yes, you can. You have money for that stuff. Yes, you want that. Look over there, it's the amount you want. Do it now. Bye. Do it. Do it. To dosłownie to się szykuje kolejny, moi drodzy, sklepik bazowany na mechanizmie FOMO. To, co tutaj widzicie, ten sklepik, te rzeczy, które tu widzicie, to działa na dokładnie takich samych zasadach jak sklepy w Fortnite czy w jakiś inny gra, gdzie macie limitowaną ofertę, przez jakiś czas są dostępne przedmioty, weź teraz ogarnij. I to jest po prostu fear of missing out. Muszę kupić to teraz, no, bo jak nie kupię to teraz, to, tak, to nie wiem, kiedy to wróci. To jest tak samo właśnie jak to są kolekcje z Warframe'a. Ja w ogóle nie ogarnęłam, o co chodzi z tym FMO. Ale to FOMO, no, fear of missing out, jak Nexus powiedział. I właśnie to jest DE, pierwszy wasz krok, kurwa, do review bobbingu. Tempekuje. Wróci, bo Blizzard mówi, że te przedmioty będą na jakieś tam rotacji, ale nie wiadomo, kiedy one wrócą. Może wrócą, może nie wrócą, może będą nowe przedmioty. Więc, moi drodzy, w tym momencie mamy wysyp bardzo fajnych przedmiotów. Ja myślę, że to jest... Teoria spiskowa jest taka, żeby po prostu może trochę obrzydzić sklep, albo sprawdzić, jak w sklepie będą takie rzeczy się sprzedawać, a jak ludzie będą reagować na to tutaj. I teraz... No bo... Patrz na to, na co. Ostatnio robiłeś film na temat tego, jak kolekcjoner wszystkiego, czy to w World of Warcraft, czy to w Diablo, narzekał na to, że skiny w Diablo 4 są do dupy w sklepie. Czyli chodzi na to, że będzie za parę x lat czasu patch do Diablo 4, w którym dadzą lepsze zwykłe itemy wyglądowe. I to tak samo teraz jest w sklepie z WoWa, tak? Dali set z levelingu z BF-a, ale patrzcie, jakie rzeczy dali teraz, kurwa, do Reading Postu, kurwa. Teraz jakby to, co ja widziałem, fajne pelerynki, świetne, bardzo ładne pelerynki, kurwa, zajebiste, bardzo ładne pelerynki. I teraz to jest nic innego jak sprawdzanie was. Yes. Teraz jak ja widzę, że właśnie dokładnie te komentarze, o których wspomniałem. Jak ja w ogóle zaoszczędzę na to wszystko? A za chwilę jeszcze będą klasety. Jest tyle do wydania. Nie wiem, co kupić. Jestem masakra. A tu pojawia się chyłkiem 200. Słuchaj, może chciałbyś takie bracerki za 5 dolarów? A to ci dorzucimy 200 tenderów. No, tutaj weź sobie 200 tenderów, nie? I gwarantuję wam, że to jest tylko i wyłącznie kolejny krok. Zobaczcie, jak tutaj coraz więcej zakładek tutaj się pojawia. Coraz więcej rzeczy tu się pojawia. I niedługo trader tendery będą normalnie do kupienia w sklepie, albo będą one do kupienia przy okazji jakichś takich rzeczy. Więc moi drodzy, to co tu widzicie, przeradza się po prostu w drugi sklep, a wy jesteście stresowani i przygotowywani pod to, żeby po prostu zaakceptować to. Bo w tym momencie, jak powiesz, ej, ja powiem, ej, sprzedają wam trader tendery, debile, a oni powiedzą, no nie, zobacz, oni sprzedają bracery, zobacz, to są bracery, a tamto dodają w bonusie, przecież nie da się kupić trader tenderów, tylko raz można. I to są, moi drodzy ludzie, którzy, wy dokładnie jesteście tymi ludźmi, którzy sprawią, że ten system z początkowo fajnego założenia stanie się po prostu kolejnym sklepiem. Jesteście presowani i ja mam po prostu tego dość, bo jak ja już z obrzydzeniem patrzę na tą firmę, i z każdym kolejnym razem, kiedy oni tego typu mechanizmy i tego typu mechaniki oni robią, to mnie po prostu odrzuca. Dlatego powiem wam tak. Na razie obraziłem się bardzo na World of Warcraft. Zobaczę na jak długo. Na razie przestałem grać i w Wodka, i w Retaila. I uważam, że autentycznie jest to godne pogardy. Absolutnej pogardy. I mam nadzieję, że ludzie zdajecie sobie sprawę z tego, że gracie w grę pełnopłatną, z pełnym abonamentem, a wszystkie te rzeczy powinny być dostępne dla was w grze, a nie za pieniądzem. A to są tylko i wyłącznie przygotowania pod kolejne działania, żeby wyciągnąć z was więcej pieniędzy. Jeżeli tego nie rozumiecie, to
Życzę wam powodzenia. Chciałem powiedzieć chuj z wami, ale... Nie no, Nexus ale będzie uważam, z nami bezpośrednio od takie osoby i ludzie, którzy te... Nie no, Nexus, chuj z nami. Kurwa, stary. Ja nie lubię w dupę. Naprawdę. To, że Blizzard wyjeruchał mnie na Overwatcha, na PvE. To, że Blizzard wyjeruchał mnie na Diablo. To, że kuźwa... D zaczyna też dobierać się do mojej seksownej dupci, to nie znaczy, że trzeba jeszcze ciebie, kurwa, dupsko, kurwa, dawać. Pojebało? No homo. Kupują i tak dalej. Przyczyniałem się do upadku tej gry i mówię to jasno i wprost. Uważam, że jest to coś, co niszczy tą grę. I tyle mam do powiedzenia, a na koniec zostaję wam z czymś, co w poprzednim filmie mówiłem. Moi drodzy, Larian Studios, Baldur's Gate. Nie, już tego, kurwa, Baldur's Gate, czy już mam, kurwa, dość słuchania, bo już kiedyś próbowałem zrobić na ten temat film. I właśnie, kuźwa, no nie, dobra. Masz marwek, żeby nie było, bo gadałem wcześniej. Dobry. Pamiętacie jeszcze, jak kiedyś wspominałem o tym, że z przecieków wynika, że będą skiny za 22 tysiące Riot Pointsów? Wykrakałeś, kurwę, i masz teraz nauczkę. Ja też nie wierzyłem, że takie wejdą. Ale wchodzą. Ja wiem, co będziecie mówić. Boże, no chydny marwek znów narzeka. Ja bym bardzo chciał robić... A któż to taki? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Po strach uśmiechu dzieci. Omówienia nacechowane bardzo pozytywnie. Nawet nie wiecie, jak bardzo uwielbiam je robić. Ale mam takie jedno przemyślenie. Jako gość zajmujący się lore i szeroko pojętą publicystyką związaną jednak z produktami Riot Games, do tego uważam się za człowieka raczej spokojnego chyba. Jeżeli słyszycie już drugi raz dźwięk naliczania się czegoś po grze, to przepraszam, ale nagrywając nagrywki, to cud techniczny w postaci klienta League of Legends jakiś czas puszczał mi ten dźwięk. Jest to stary błąd, ja wiem, ale żebyście nie myśleli, że to u was. Niby mógłbym je nagrać jeszcze raz, ale doceńmy kunszt klienta ligi, który chciał pod dzisiejszy materiał dorzucić swoje 3 grosze i dodać parę efektów dźwiękowych. Do tego uważam się za człowieka raczej spokojnego chyba. Ale mam jedno przemyślenie na temat tego skina. Riot, kochane Games, to wy żeście od... Wybacz. Naprawdę. Moje kochane grupki YouTube'owe, chuj mnie to obchodzi, że jadę sobie chipsy do oglądanych, bo teraz przy Marweku trochę udaję, staram się. Jak najciszej miażdżyć butelki, ale ja wiem, jest 3 nad ranem. Czy 3 w nocy. Zwał jak zwał. Ale muszę trochę porządku zacząć robić, bo muszę dzisiaj wstać, zrobić porządek w pokoju, bo mam wszędzie kurz. I kłaki. Psa. I kota. What the dog doing? What the dog doing? Na samym początku, kochani, kilka słów od partnera kanału, ale czyli ja Gaminator. Dzisiaj akurat idealnie pasuje pod temat ekskluzywności. Ale dobra, kuźwa, to twoja ekskluzywność Gaminatorowa mnie naprawdę mało obchodzi, Marwek. Zacznijmy, kurwa, od meritum sprawy. Likwidator Mrocznego Kosmosu, która może, ale nie musi, ale raczej będzie kosztować 22 500 RP-ków. Chciałbym żartować. Celowo mówię chroma. Riot zaznacza, że to nie chroma, ale nie oszukujmy się, jest to chroma. Jest to inny Dark Cosmic Gin ze zmienionymi teksturami i pod ten motyw zmienionymi animacjami. I to nawet nie zmienionymi jakoś wybitnie, tylko jest to po prostu gin przekolorowany. Czyli mówiąc obiektywnie, jest to chroma na wypasie, za którą no powiedzmy 450 RP, no może gdzieś tam 500, no 590 to już chyba maksymalnie. Moim zdaniem nie jest warta więcej. Natomiast otrzymujemy informację, że będzie on jako unikatowy lód po otworzeniu 30 nowych nadchodzących. Ale jak to kurwa unikalny, tak jak kurwa skin do Frosta i do Mag? Chodzących kapsuł. Każda oczywiście po 750 Riot Pointsów, więc wychodzi te 22 500, co wynosi niebagatela 732 polskie złote. Jeżeli oczywiście kupujemy RPG-i najdroższymi pakietami. Jeżeli kupowalibyśmy tymi najmniejszymi za 13,99, to już praktycznie 900 zł. No ktoś tutaj miał bardzo przedsiębiorczy pomysł. Oczywiście. Tak. Działa to na zasadzie znanej z TFT, gdzie wprowadzono tak zwany system gacha, czyli otwierania... Gacha? O nie, to kurwa Genshin Impact.
się dany lud uzyska. Otwierając owe kapsuły, mamy przeogromny około 1%, choć niektóre źródła podają, że ten około procencik to 0,1%. Więc w czystej teorii, jak ktoś ma ogromne szczęście, wypadnięcie tej chromki do dżina będzie kosztować 25 zł. No i kochani, na wieść o takim systemie monetyzacji i pomyśle Riotu, gracze z całego świata się oburzyli. Artykuły, wpisy na Reddicie, tysiące komentarzy. Szkoda, że za Community Warframe'a kurwa nie reaguje, kurwa. No wszystko, pełen serwis. Wiecie, moi drodzy, że ja nie lubię takich filmów robić. Ale jeżeli tego tematu bym na tapet nie wziął, to byłoby to z mojej strony bardzo nierzetelne. I przede wszystkim nie... Marwek, jakbyś tego materiału byś nie zrobił, to byś był uznany, że jesteś po stronie Riotu, kurwa, i wpierdalasz kiełbasę deweloperską. Tak jak większość spuszyłaś użytkowników Warframe'a. Nie fair w stosunku do was. Oczywiście, słuchajcie, żeby być w 100% fair, otwierając kapsuły dostajemy też inny loot, odłamy skórek i tak dalej, więc to nie jest jakby 22,5 tysiąca wyłącznie na tego jednego dżina. Nie ukrywajmy, że otwieranie kapsuł czy skrzynek jest czynnością dość emocjonującą, ale na pewno jest spora część graczy, która tego nie używa, tylko raczej kupuje to, na co ma ochotę, bo nie potrzebuje 800 skinów, tylko kilka konkretnych do postaci, którymi gra. A propos tego innego loota, to na przykład możemy dostać jeszcze nową ikonkę Darkstarową, taką też ekskluzywną, prestiżową, która jest po prostu przekolorowaną tą sprzed lat i jej przeróbka zajęła z 2 minuty. Więc jeżeli ktoś chciałby tą chromę do Gina, no to statystycznie musi się przygotować na 700 złotowy wydatek. W moich oczach ten system jest tak antykonsumencki, tak antyspołecznościowy, że to jest wręcz aż obrzydliwe. Zobaczcie. Sorry, wpierdalam się znowu komuś w zdanie podczas materiału. Przepraszam grupy YouTube'owe, bo jesteście upośledzeni. Studia deweloperskie różnej maści robią naprawdę piękne i świetne rzeczy. Nie grałem jeszcze, ale czytałem recenzję nowego Baldur's Gate'a, czy jakiś czas temu takim hit. Kurwa, kolejny debil. Kiedy mają inaczej bawić, Riot musi na przykład cały czas patchować czy utrzymywać serwery. Ale zobaczcie, jeżeli połączymy Baldur's Gate'a i Elden Ringa, dwie ogromne gry, to Riot, kochane Games, woła sobie za tego Gina, za chromę do legendarnego skina, więcej niż za te dwie gamingowe perełki, za zmienione animacje i tekstury. Leniwe to i naprawdę oburzające. Oczywiście, stawiając się troszeczkę z drugiej strony, otwierając kapsuły dostajemy masę innego luta, no ale mamy tego Gina w postaci... Nie mówi się luta. Jezus Maria, się teraz w kiczaka zawinie, kurwa. Nie ma czegoś powiedzieć, nie ma, nigdy się nie powinno w ogóle odmieniać tego, kurwa. Powinno być, że dostajemy lód. Nie, że kostkę lodu, czy tam loda na patyku, czy kubełek lodu, tylko normalnie z angielskiego lód. Czyli kurwa, nie wiem, wejdę specjalnie, kurwa, w tłumacza, kurwa. Łup. Loot. Kuźwa, normalnie się to tak powinno wymawiać. Loot. 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 Loot, a nie lutu. Ci marchewki na samym końcu. Uważam, że w tej sytuacji ten sposób odblokowywania zawartości jest przeznaczony dla trzech grup docelowych. Pierwszy typ to gracze, którzy otworzą sobie po prostu kilka kapsuł, będą mieli szczęście i ten dżin wypadnie. Drugi typ to kolekcjonerzy, którzy mają w tej grze wszystko bądź prawie wszystko i wydaje mi się, że to o nich Riot powinien jednak troszczyć się, powiedziałbym, dość znacząco. A nie, wiecie, jak cytrynę wyciskać z nich wszystko. Nawet specjalnie nagrywając gameplay pod ten materiał, żeby zagrać Dark Cosmic Genem, to w drużynie rozmawiałem właśnie z jednym takim kolekcjonerem. Oczywiście to nie jest żadna statystyka, ale też nie był zadowolony z tego, co Riot wymyśliło. No i trzeci typ graczy to ludzie. Bo wiecie, o co chodzi, bo to jest też limitowana skórka do Gina, czyli przypadek FOMO. Fear of the Missing Out. Ludzie tacy jak ja, dosłownie tacy jak ja. Czyli ci, którzy Gina uwielbiają. Może nawet za bardzo. Od kilku lat jest to jeden z moich najczęściej grywanych bohaterów. Mam jego figurkę. Dobra, mam fajnie. Specjalnie na zamówienie wykonanego Whispera.
czy nawet na urodziny od jednej z widzek dostałem taką oto ramkę. Nie wspominam, że mimo programu partnerskiego, w którym jestem, i tak mam 879 skinów, z czego całkiem sporo jednak do Gina. W przeszłości otwierałem masę skrzynek, więc do kogo jak nie do mnie jest ten Gin skierowany. I wiecie... Czyli co, jeżeli Riot wyda skórkę do Leony za 22 500, ja mainuję Leonę, to jest dla mnie. Tak? Tak mam to zrozumieć? Co ja na to odpowiem? What the hell is this? Domyślam się, że temat wywoła sporą dyskusję, że na pewno będą komentarze takie jak, że Riot to Riot tamto, ale że pojawią się też takie jak przy Samirze. Jak ci się nie podoba, to przecież nie kupuj. Ale o co nie chodzi, mi się podoba, kurwa, ja też to nie kupuj, kurwa. Ja nie kupuję skinów, a gram. Skiny przecież nie grają i nie mają wpływu na grę. Jak to nie teraz, to Phantom wyskoczy i powie, ale przecież to działa na psychologię ludzi, bo pokazuje, że ciebie stać, że ty masz, że ty jesteś whale'em i takie tam sprawy inne. Też to kup, nie to nie. Proste. I ja się przyznaję, że z takim podejściem się nie zgadzam. To nie jest tak, że te komentarze nie mają racji, no bo oczywiście skinów kupować nie musisz. Jest to zawartość kosmetyczna, która jest opcjonalna. Nie, bo z tymi skinami to jest tak. Bo z rzeszami, które się kupuje. Ktoś ci powie, żebyś tego nie kupił, bo to byś nie podobał. Ale na twoje miejsce przyjdzie 5 albo na 14 debili, którzy to kupią. Opcjonalna. Natomiast moim zdaniem to, co się dzieje z systemem monetyzacji, rzutuje na wiele elementów zarządzania grą i jej elementami. Jeżeli coś nie działa, a gracze to akceptują, to po co mamy to naprawiać? No, jeżeli D.I. wypuszczamy 150 skinów rocznie, czas... No, D.I. Naprawcie w końcu Repopolisa, który się blokuje o byle gówno. Czasem zdarzy się jakiś podobniejszy model, czy nie zrobimy kapelusza, czy wycenimy skinka za drogo, ale gracze dalej grają, skinki kupują, to spoczko, nie ma przecież żadnego problemu. Nie komentując następstw tych posunięć, dajemy niejako przyzwolenie na to. Jasne, może nie wszyscy tutaj grają Ginem, może nawet tego bohatera nie lubicie, albo po prostu motyw Darkstar wam się nie podoba. Ja to wszystko rozumiem, ale co jeżeli za 2 miesiące w takim systemie będzie jakiś fajny skin, czy chroma, no chroma to nie, ale fajny skin do twojego maina. Co jeżeli za 6 miesięcy będzie to wszystko tak profitować, mimo że promil graczy będzie to kupować, że następny Ultimate Skin będzie właśnie w takim systemie? Co jeżeli za 2 lata większość no... Zacznijmy od tego, że nie ma legendarnego skina, kurwa. I ja już mam 40 minut w meczu. Filmu i... To się Mario jak tak zaczyna rozgadywać, kurwa. Albo bo to, albo bo tamto, bo wyjdzie kurwa taki skin, albo to wyjdzie tamten skin, albo to będą ultimate'y takie tworzyć, etc., etc. Ale tu głównie kurwa chodzi o to, że kurwa firmy, ja nie jestem chamski, ja dokończę ten, czy to od Marweka. Tak gówno mnie obchodzi wasze zdanie grupy YouTube'owe, obejrzycie, tak wejdziecie na ten film, bo jesteście upośledzeni. Chodzi o to, że kurwa nie ma sensu dawać takich rzeczy w chuj drogich do gier, bo nie każdy to kupi, nie każdego na to stać i nie każdy sobie na takie rzeczy też może pozwalać. Nie na przykład stać na tego skina do Warframe'a i ja bym go z chęcią kupił, ale... No jest kurwa ale, bo i kolorki są fajne w Warframe'ie i ogólnie fashion jest zajebisty w Warframe'ie. Ale no... Za drogo jak na te skiny. Nowych skinów od legendy w górę będzie tak wyglądała? Co jeżeli nadal gracze będą protestować, ale w sumie to miejmy ich w poważaniu. Robimy tak fantastyczną robotę, że może za 3 lata nowy bohater będzie do kupienia tylko za RPG-ki. A może za 5 lat przydałoby się wprowadzić jakiś abonamencik do giereczki. Niby to wszystko się wydaje być oderwane od rzeczywistości. Ja się z tym zgadzam, ale dla kontrastu, na przykład tylko 10 lat temu pewnie było mniej skinów niż teraz Riot wydaje w przeciągu 2 sezonów. Bo w zasadzie też rozważając dalej, co idzie na przeszkodzie, aby ten pomysł z 30 kapsułami zmodyfikować?
Tutaj mamy chromkę do Gina, ale może Riot zrobi skina innego, oddzielnego, ale tutaj już będzie trzeba otworzyć 60 kapsuł. Co jeżeli na Ultimate'a będzie 120? I tak dalej, i tak dalej. Mi się to kojarzy z pewnym przykładem. Załóżmy, że mamy sklep spożywczy o nazwie X. Mamy tam ponad 160 różnych produktów. Powiedzmy, że w tym sklepie bardzo lubimy kupować herbatę, ale... Nie, no kurwa, nie, nie zaczynajmy z ludologiem, ja pierdolę, kurwa mać. No bo teraz będzie pierdolenie, a bo herbatka taka i taka, ale jest ona się taka fajna, zajebista, ale musisz kupić tamtą i tamtą herbatkę i przynieść kilkanaście paragonów z tych herbatek, żeby dostać jedną taką darmową herbatkę. Mogę to wszystkie powiedzieć, bo naprawdę o tej herbacie mi się nie chce słuchać. Zauważyć, że ta herbata czami i tam kupując te pokażemy 20, no to bym wymiekł i po prostu wyszedł, powiedział, że chyba coś was boli. Natomiast Riot wraz z informacją o chromie do Gina popełniło również artykuł. Treść traktuje, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego tak to jest i tak dalej. Przeczytajmy, kochani, go wspólnie, bo to jest dobry kabaret. Cześć wszystkim, tu zespół do spraw skórek i monetyzacji. Oho, czyli będzie grubo. Chcemy porozmawiać o tym, co wkrótce pojawi się na serwerze testowym i w sklepie. Przede wszystkim chcemy dzisiaj omówić nową rzecz, z którą od jakiegoś czasu eksperymentujemy. Zawartość klasy mitycznej, występującą wyłącznie w łupach, którą nazwaliśmy odmianami mitycznymi. Ja to nazywam chromą do Gina, po prostu. Tym bardziej, że jeszcze chwilę temu Riot Games samo wrzuciło to jako chromę. Także brawo. Czyli od jakiegoś czasu Znaczy się nie Riot, bo to był kurwa skin Spotlight. Ten typu się zajmuje pokazywaniem skinów. I tak, to jest partner Riotu. Game samo wrzuciło to jako chromę. Także brawo. Czyli od jakiegoś czasu eksperymentujemy. Czyli w TFT, czy chyba też w Wild Rift'cie, z tego co pamiętam, po prostu było to tak o wrzucone, tak? Gracze TFT i Wild Rift'a byli tak. Królikami doświadczalnymi, tak, tak? Żeby wprowadzić to do League of Legends, rozumiem. Tak. Tylko, że zostało to po prostu wprowadzone i oczywiście działa. Po prostu, tu nie ma wielkiej filozofii. Różnica jest taka, poprawcie mnie moi drodzy, jeżeli się mylę, że gdy wchodziło to do innych gier Riotu, to żadnego artykułu nie było. Przynajmniej ja takiego nie pamiętam, może był, nie wiem, jeżeli był, to mi przypomnijcie. No ale teraz wchodzi to do League of Legends, więc jest jednak jakaś obawa, co może pomyśleć społeczność, stąd to jest na zasadzie takiego dupochronu. Niby chcemy z wami porozmawiać, tak jakby, nie wiem, nikt się nie spodziewał, jaka będzie reakcja, no nie wiem, ja bym tego po prostu nie wprowadzał. Czym właściwie są te odmiany mityczne? Skórki prestiżowe pokazały nam, że prestiżowej zawartości pragną wszyscy gracze, nie tylko poszukiwacze ekskluzywności. Jednak zmiany, które w efekcie wprowadziliśmy, aby skórki prestiżowe były bardziej przystępne, np. opcja spieniężania mitycznej esencji w sklepie wydarzenia, mityczna esencja w nagrodach etapów i prestiżowe skórki z łupów pokazu, takie jak nadchodząca Sona Nieśmiertelnej Podróży, dostępne również za mityczną esencję, spowodowały, że przestały one pełnić swoją rolę w przypadku graczy, którzy pragną naprawdę rzadkiej i super ekskluzywnej zawartości. Być może ja nie rozumiem, albo osoba, która pisze ten artykuł, nie do końca rozumie, co to jest ekskluzywność. Kiedyś w starym League of Legends było kilka czy kilkanaście skinów legendarnych i to te były ekskluzywne. Były inne, stare skiny, które pojawiały się na przykład na chwilę, później nie można było ich kupić. Były to tak zwane skiny Legacy. I one były bardzo właśnie rzadkie, tak jak obecnie w Warframe'ie macie kurwa skina do Frosta i Don Maga. I tak samo jak macie Trender, Trading Posta. Na przykład była taka Kitty Cat Katarina. No i ktoś, kto ją miał kiedyś, to wow. I tak przez parę lat ta ekskluzywność była, dopóki do warsztatu hextechowego nie dodano możliwości, że te skiny można wydropić. Oczywiście lata później wprowadzono skiny prestiżowe, które bardzo szybko prestiżowymi już nie były. Bo co to za prestiż, że kupujesz przepustkę, całkiem sporo pograsz i skina masz. Moim zdaniem działa to na takiej zasadzie, że zespół do spraw skinów najpierw coś wprowadza, co jest rzeczywiście nowe, ekskluzywne, fajne, ale potem zaczynają wprowadzać tego tyle, albo innym sposobem tą ekskluzywność ocierają. Moim zdaniem to nie jest tak, że w LoLu nie ma niczego ekskluzywnego. Dobrymi przykładami będą takie skiny jak UFO Korki, Paxy, na przykład Silver Kale. Te skiny stare, które nawet nazywają się kolekcjonerskimi, które można było dostać, ale już się nie da. To jest ekskluzywność i to jest wartość kolekcjonerska, a nie skin prestiżowy, który może mieć każdy, kto trochę pogra i kupi przepustkę. W jakiej
części prestiżowymi skinami są również skiny Victorious, bo nie każdy przecież może je mieć. Znaczy, teraz już może, bo kiedyś trzeba było mieć golda, teraz trzeba po prostu na przykład na Silverze dużo pograć. Więc kolejny raz... Czekaj, to naprawdę to ja mogę wbić do Silvera trochę pograć i mieć coś skina Victorious? Ja pierdolę, to już wolę do golda się wbijać. Tak jak w Silver of the Storm było, że za bycie w goldzie w danym sezonie można było dostać monty i to też było zajebiste właśnie. I oczywiście Grandmasterzy też zastosowali coś chyba wtedy. Teraz mamy zmniejszenie tego progu ekskluzywności. Ja wnioskuję na takiej zasadzie, być może błędnie, że Riot daje nam coś ekskluzywnego i my wszyscy to chcemy. Że to tak jakby nasze chęci wymuszały w Rioterach robienie tego na przykład Gina. Bo każdy chce coś ekskluzywnego. Czytając definicję tego słowa, gdzie jest to wyłączność rozumiana jako niedostępność dla ogółu, to mam wrażenie, jakby autorka bądź autor tego artykułu nie do końca rozumiała, bo... Nie, po prostu, co autor miał na myśli? Autor jest po prostu, bądź autorka, kurwa, tak... Kurwa, jakby to powiedzieć... No już zapomniałem, jakie miałem słowo powiedzieć. Bądź rozumiał, co to ekskluzywność w ogóle jest. Zamiast jednak utrudniać dostęp do tych skórek i odbierać przyjemność graczom, którzy są absolutnie zadowoleni z większej dostępności systemu prestiżu, postanowiliśmy spróbować czegoś innego. Ja to rozumiem być może błędnie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale ja tutaj czuję coś na zasadzie: nasi gracze chcą prestiżowej zawartości, więc my w geście tutaj rozumienia graczy dajemy wam te prestiżowe skórki, dajemy wam inne skórki, chcemy, żeby każdy w League of Legends czuł się prestiżowo. Szukamy różnych sposobów oferowania ekskluzywnych przedmiotów, których posiadanie będzie czymś zupełnie wyjątkowym. No tak, posiadanie chromy do Gina będzie wyjątkowe. Zaczynamy ten eksperyment od istniejących skórek legendarnych, czyli nie możemy zrobić samych skórek legendarnych, bo mamy już tekstury, wystarczy je przekolorować, więc róbmy to na istniejących skórkach legendarnych, nadając ich charakterowi i narracji całkiem nowy wymiar. Poczekajcie, czytamy dalej. Powiedzmy, że chcemy zrobić taką skórkę dla Gina. Bierzemy wówczas jego istniejącą, legendarną skórkę i dodajemy specjalne elementy w elementach specyficznych dla Gina. Powiedzmy na przykład, że jest to jego czwarty strzał. Okej, to jest akurat przykład totalnie wzięty, nie wiadomo skąd, bo nawet na zwykłym skinie Gin czwarty strzał ma przecież inny. Więc tak, na każdym miał skinie inny. Ma inny i czy to będzie super ekskluzywny skin, nieważne, czy zwykły, klasyczny, i tak czwarty strzał jest inny. Ten tak. Czwarty strzał na tej epickiej, mitycznej, prestiżowej, ekskluzywnej, nie wiem już jak to nazwać, chromie, wcale nie jest jakiś wyjątkowo inny od tego na legendarnym skinie. Rozumiem, że jak już to wejdzie i na przykład taki Lee Sin dostanie super, uber, ekstra, ekskluzywną, prestiżową chromę, to będziemy czytać o tym, że motywem Lee Sina jest to, że nie widzi i jego przepaska na oczy nie będzie czerwona, tylko zielona. I tu niespodzianka, pierwszą odmianą mitycznego będzie Gin Likwidator Mrocznego Kosmosu. Ten wykrzyknik tutaj zwiększył moją ekscytację do poziomu... A jest, faktycznie, wykrzyknik. Chyba warto byłoby tutaj powiedzieć, jakie te specjalne rzeczy wykonano. Nie wykonano tutaj zbyt dużo, więc... nie ma o czym mówić. Nie mówię, że nie wykonano nic. W tym miejscu ten Gin powinien się w jakiś sposób sam obronić, a tego po prostu nie robi. W artykule, który ma być swoistego rodzaju dupochronem, nie dało się obronić tego Gina. Ja bym jeszcze zrozumiał. Znaczy, nie zrozumiałbym. Znaczy, inaczej. Ja rozumiem potrzebę stworzenia takich ekskluzywnych rzeczy dla graczy. Tylko, tak jak mówiłem, takie próby już były. I jeszcze by to o wiele ładniej wyglądało, jakby ten skin do Gina naprawdę zdzierał papę z dachu. Jakbyś go odpalał. Lektor to byłby rzeczywiście głos Gina. Klep miałby zmienioną estetykę. Ten skin jakby w grze mógł się zmieniać. Nie wiem, czy jak Gun Goddess MF-ka, czy jak Elementalist Lux. Jakby hud Gina był zmieniony. Jakby naprawdę to był nowy, nowiuteńki, świetny... Dobra, Marwek, skończ, sprawdź pod biurkiem, czy ci nie stanął. Bo robienie takich rzeczy, kurwa, pod jedną postać, nie tylko pod jedną postać, zniszczyłoby cały launcher gry. Najlepszy, jeden z najlepszych skinów w League of Legends. Innymi słowy, jeżeli byłby to skin, gdzie jeżeli go masz, no to dosłownie bije od ciebie zajebistość we wszystkich kierunkach. To jeszcze dałoby się to obronić. Ale to jest chroma.
Tak teraz wpadł mi do głowy pewien pomysł na ekskluzywność i co to tak naprawdę oznacza. Wiemy, że są osoby, które poświęcają godziny, dziesiątki, setki czy nawet tysiące godzin na granie jednym czempionem. Zrobilibyśmy skina ekskluzywnego dla ludzi, którzy mają milion maestrii i drugiego dla ludzi, którzy mają 10 milionów maestrii na danej postaci. To by była ekskluzywność. Nowa skórka, chociaż to stara skórka, co ja właściwie dostaję? Tutaj powinniśmy mieć jakieś wielkie wyjaśnienie, dlaczego powinniśmy to kupić, jak bardzo się to opłaca i tak dalej. No to czytajmy. Jean, likwidator mrocznego kosmosu, jest wersją zaktualizowaną w porównaniu do Jeana mrocznego kosmosu, ponieważ uwzględnia przeróbkę motywu, a także ma nowy portret, ikonę i ramkę. No z tą przeróbką tego motywu to bym tak się nie zagalopował, cytując pewnego lorowego wieszcza. Ale to jest chroma. No powiem wam, że tak mnie ta prezentacja przekonała, że zaraz lecę do banku brać kredyt chyba na tego Jeana. Jean Likwidator Mrocznego Kosmosu będzie dostępny jako nagroda etapu w 30 kapsule z rzędu, ale pojawi się też w 1% kosmicznych kapsuł 2023. Czyli tutaj 1%, a tam było około... Wydaje mi się, że to jest jednak drobna różnica, ale nieważne. Co oznacza, że jeżeli dopiszę wam szczęście, odblokujecie go wcześniej. Nie musicie mieć oryginalnej skórki Jeana Mrocznego Kosmosu, aby otrzymać likwidatora, ponieważ odmiany mityczne to nie są barwy. Gdy okienko się zamknie i kapsuły znikną, skórka zostanie usunięta na pewien czas z puli wymian. Wróci do niej w którymś momencie 2024 roku. Wróci jak Riot, kurwa, wprowadzi też trading post, kurwa. Ale to zależy od tego, jak sprawdzi się nam ten eksperyment. Nie wiem, czy tylko ja to zauważam, ale czuję tutaj takie nacechowanie tego słowa eksperyment. Że chcemy niby spróbować, jesteśmy transparentni, bo wam przecież o tym mówimy. Bo to nie tak, że wcześniej już też chcieliśmy to zrobić, ale się z tego wycofaliśmy. No, lekko tylko się to graczom nie spodobało, ale powrót do tego na pewno jest super ekstra świetnym pomysłem. Do tego jeszcze rozumiem, że pod takim przeoraniu graczy, skoro to miał być eksperyment i pytacie się, jako Riot, sprawdzacie, jaka będzie reakcja graczy, to rozumiem, że eksperyment się nie powiódł i tego Jeana nie zobaczymy, prawda? No, reakcja będzie chujowa. Eksperymentu. Więc z chęcią dowiemy się, co sądzicie o tym, jak to działa w praktyce. Ja mogę sobie mówić, że mi się to nie podoba. Skoro Riot ładnie pyta, to ja oczywiście o tym mówię. Natomiast jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie, bo Riot najwyraźniej też jest ciekawy. Także śmiało, moi drodzy, piszcie w komentarzu. Zachęcam do tego, aby stać się częścią feedbacku. Czy to wpłynie na obecną lub przyszłą zawartość? Na razie nie. To, co można było zwykle kupić w sklepie, nie zmieni się, podobnie jak nie zmieni się sposób nabywania przedmiotów. Nasze plany dotyczą tylko nowych, mitycznych odmian skórek. Plany mogą się zmienić, prawda? Nie nastąpi żadna gwałtowna zmiana, przez którą będziecie mieli poczucie, że nie możecie zdobywać nowych rzeczy w sposób, do którego się przyzwyczailiście. A za każdym razem, gdy będziemy planowali wprowadzenie czegoś nowego, zamierzamy z dużym wyprzedzeniem zaprezentować nasze zmiany lub eksperymenty. Moi drodzy, szczerze to już myślałem, że Riot idzie w dobrą stronę. Że po plaskaczu od społeczności, jaki dostali na początku sezonu odnośnie League of Legends, to otrzeźwieli. Robią dużo różnych fajnych rzeczy. Ja tego nie bagatelizuję w żaden sposób. W moich oczach natomiast jest to bardzo antykonsumenckie podejście, z którym po prostu się nie zgadzam. Nie chciałbym tutaj wskazywać palcem na żadnych konkretnych pracowników Riotów, bo ci wykonywali zleconą dla nich robotę. Tak jak ja osobiście poznałem kilku Rioterów, zawsze okazywali się to fantastyczni ludzie z ogromem pasji. Naprawdę współczuję, że takie rzeczy trzeba tam robić, gdzie z góry prawdopodobnie ludzie, którzy pracowali nad tym Jeanem, nad tymi ikonkami, nad tym całym systemem, to wiedzieli, jaki to wywoła efekt. Niestety wygląda na to, że dalej ci mityczni, źli ludzie od finansów w garniturach mają w poważaniu to, co społeczność League of Legends ma do powiedzenia. Chyba że tego skina i systemu po prostu nie wprowadzą, w co nie chce mi się wierzyć i bardzo się... Wprowadzą go, kurwa, jak wprowadzili trading post i co to odpierdolają w World of Warcraft, kurwa, to co teraz odpierdoli od DI, kurwa, z tymi ekskluzywnymi skinami, kurwa, wszystko będą wprowadzać, bo kurwa, wszyscy są, kurwa, koki na kasę teraz, tak samo, kurwa, Creative Assembly się obrywa za, kurwa, podwyższenie cen, ale oni mieli ustosunkowany powód, kurwa. Więc no... Zdziwię, aczkolwiek zdziwiłbym się bardzo pozytywnie. Swoją drogą nie wiem, czy jest druga taka firma, która potrafi zrobić tak fantastyczne listy miłosne dla swojej społeczności jak Arcane, Ruined King, motywy muzyczne i naprawdę wiele innych. Serio, Marwek, nie wiesz, kurwa, co robi DE dla Community Warframe'a, kurwa, Sleeping the Cold Below, albo We Live Together?
Question mark? Nie wiem, ogarnięci deweloperzy, którzy wiedzą, jak działa ich granie, tak jak kurwa Blizzarda? ...innych rzeczy, by ta społeczność po prostu żyła i uwielbiała świat Runeterry. Ale dobra, kurwa, koniec, bo 57 minut ja muszę coś wycinać, kurwa, miniaturkę zaraz zrobić, muszę Baldur's Gate zaplanować na jakiś dzień, muszę szczerze, Ascensiona zaplanować na jakiś dzień. Okej, fajnie długo. I dużo rzeczy robić, nara.